plecione koło, zwane również tkanym kołem, tkaną plamą lub tkanym ścigiem szprychowym, ale też na szczęście ma ładniejszą nazwę, czyli przeplatana róża. Zaczynamy. Czyli zaczynamy od wykonania podstawy, czyli wyszywamy nieparzystą ilość, nazwijmy to szprych albo gałązek. I ja zacznę sobie od godziny 12. Wbijam się w środek. Teraz wbijam się na godzinie 5. Teraz wbijam się w godzinę 7. Teraz pozostała mi godzina 2. I godzina 10. Mamy naszą podstawę do tego, żeby zacząć teraz przeplatać wyszywankę. Wbijamy się tuż przy jednej kresce, obojętnie od której strony zaczniemy. I teraz tak, albo możemy wymienić igłę na tak zwaną igłę gobelinową, lub, tak jak ja najczęściej robię, odwracamy igłę i korzystamy z tak zwanej główki. To teraz zaczynam przeplatać. I przeplatanie, jak wiadomo, musi być góra, dół, góra, dół, góra, dół. I teraz będę na górze tej nitki. I skoro jestem na górze tej nitki, to następny ruch muszę wykonać pod nitką. Tak naprzemiennie, lekko zaciągając. I już sobie układam delikatnie tą moją przeplatankę. Można wykonać na przykład środek, tak jak teraz widać, w innym kolorze i tu bym mogła zmienić teraz kolor muliny. Tak w ten sposób miałabym plecione koło z innym kolorem środka, co jest dosyć atrakcyjne w niektórych projektach, więc zaznaczam, że jest taka możliwość. Przeplatamy tak długo, aż nasze kółko będzie szczelnie wypełnione. Pokażę Wam teraz, jak zakończyć. Wbijam się pod moje plecione kółko i z drugiej strony wykorzystuję tą naszą pajęczynkę i tutaj będę zaciągać supełek. Tak wygląda nasze plecione kółko, pleciona róża i od Was zależy, jak to plecione koło wykorzystacie.